Połóż ściereczkę na grzejniku i włącz suszarkę. Wszyscy śmiali się ze mnie, gdy tak robiłam. Teraz sami tak robią. Przez cały rok wewnątrz grzejnika osiada się ogromna ilość kurzu. Nie trzeba go rozkręcać, żeby go wyczyścić. Czyszczenie grzejników na zimę może być szybkim i łatwym zadaniem. Wystarczy, że weźmiesz małą miskę. Wlej do niej ciepłą wodę. Następnie weź zwykłą ściereczkę z mikrofibry. Zamocz ją w miejsce z wodą i dokładnie wyciśnij z nadmiaru wody. Następnie połóż ją na kaloryferze. Teraz potrzebujesz standardowej suszarki do włosów. Włącz w suszarce najcieplejszy i najmocniejszy tryb jaki jest możliwy. Włóż ją pod kaloryfer i skieruj strumień powietrza ku górze. Trzymaj kilkanaście sekund. Brud i kurz wyleci na górze i zatrzyma się na ściereczce. Zobacz ile go było w moim kaloryferze. Zastosuj ten trik na każdym grzejniku, jaki masz w domu, a pozbędziesz się roztoczy. Twoje grzejniki będą działać wydajniej, a powietrze w domu stanie się czystsze. Przed sezonem grzewczym wylej na kaloryfer tę prostą miksturę, a będzie czysty i pachnący jak nowy. Wiele osób zapomina o odpowiednim przygotowaniu grzejników na zimę, a przez cały rok w jego wnętrzu gromadzi się mnóstwo kurzu. Nie musisz jednak rozkręcać kaloryfera, aby go wyczyścić. Wystarczy przelać przez niego myjącą miksturę. Do miarki lub dzbanka wsyp dwie łyżki proszku do prania, który doskonale usuwa zabrudzenia. Następnie wlej 500 ml ciepłej wody i dokładnie wymieszaj, aż proszek się rozpuści. Pod kaloryfer podstaw miskę, a potem powoli wlewaj miksturę, tak aby spływała przez jego wewnętrzne części. Brud, który się tam nagromadził, natychmiast zacznie spływać do miski. To najlepszy sposób na dokładne usunięcie kurzu. A ciepłe powietrze z grzejnika nie będzie roznosić roztoczy, co szczególnie docenią alergicy. Dzięki temu twój kaloryfer będzie nie tylko czysty, ale również wydajniejszy w ogrzewaniu. Włóż banknot w okno, aby sprawdzić, jaki masz tryb. To może uchronić cię przed wysokimi rachunkami. Twoje okno ma tryb letni i zimowy, a zmiana ustawienia śruby odpowiada za docisk skrzydła do ramy. W trybie zimowym banknot zostaje zaciśnięty, a w letnim łatwo go wyjmiesz. Zwiększ docisk na zimę, żeby utrzymać ciepło i obniżyć koszty ogrzewania. To mój sekret na błyszczące okna bez smug. Dzięki zawartości garbników działa jak naturalny środek czyszczący, który usuwa tłuszcz i brud. Weź kubek i torebkę herbaty. Ważne, aby użyć do tego czarnej herbaty. Zalej herbatę gorącą wodą do połowy kubka. Odczekaj około 10 minut. W tym czasie herbata dobrze się zaparzy. Weź plastikową butelkę ze sprayem i lejek. Wyciągnij torebkę herbaty z kubka i przelej napar do plastikowej butelki z rozpylaczem. Następnie dodaj świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny. Sok z cytryny działa jako środek odtłuszczający i antybakteryjny. Resztę butelki uzupełnij wodą. Taka mieszanka jest gotowa do użycia. Spryskaj nią okna. Po spryskaniu herbatą wystarczy przetrzeć okna ściereczką z mikrofibry. Rób to dokładnie, nie pomijając żadnego miejsca. Po tym triku otrzymasz cudowny efekt. Ten tani sposób na domowy płyn do okien sprawi, że twoje okna będą czyste. Zapamiętaj, że parząc mocną czarną herbatę i stosując ją jako roztwór do czyszczenia, można uzyskać okna bez smug o błyszczącej powierzchni. Twoje okna będą lśnić jak nigdy. Będziesz mógł podziwiać świat przez okno bez smug. Dla wielu osób to jak odkrycie świętego Grala, dla innych ten sposób pozostaje niezmienny od lat. Dowiesz się zaraz, jak profesjonalnie umyć okna przy pomocy produktów i rzeczy, które prawdopodobnie masz już w domu. Okna będą wyglądały jak nowe. Umycie okien tak, aby nie było na nich smug, wydaje się czasami niemożliwe. Chociaż większość osób sięga po tego typu produkty, nie jest to dobry wybór. Nadają się do mycia luster czy kabiny prysznicowej z zewnątrz. Ty potrzebujesz tego. Płynu do mycia naczyń. I tego. Zaraz się dowiesz, jakich użyć. Najpierw do miski czy wiaderka wlej sporo wody. Rozpuść w niej kilka kropli dowolnego płynu do naczyń. Woda nie ma się pienić. Ma być w niej tylko trochę płynu. Taką wodą przemyj najpierw okna. Usuniesz z nich cały brud i kurz po zimie. Pamiętaj, że okna najlepiej myć w pochmurny dzień. Mycie szyb w słońcu przyczynia się w dużej mierze do powstawania smug. Kiedy okna już są umyte z warstwy pyłu do butelki ze spryskiwaczem, wlej 200 ml octu. Dolej tyle samo ciepłej wody. Wlej dosłownie kilka kropli płynu do mycia naczyń i dodaj kilkanaście kropel gliceryny. Jest do kupienia w każdej aptece. Taką mieszanką spryskuj szyby i wytrzyj delikatnie ściereczką. A następnie wypoleruj je zwykłymi gazetami. Gliceryna pozostawi warstwę ochronną. Dzięki niej na oknie nie będzie osiadał kurz ani brud, a woda będzie spływać bez zostawiania śladów. Zapach octu dodatkowo zniechęci owady do siadania na szybie, a gazety zagwarantują ci, że na oknach po myciu nie będzie ani jednej smugi. To sposób na strasznie śmierdzące robaki. Pokażę ci, jak go zastosować, żeby pozbyć się tych niechcianych robaków. Te robaki to tarczówki marmurkowate, to niebezpieczne insekty dla roślin. Są znane z nieprzyjemnego zapachu, który wydzielają, gdy są zagrożone lub zgniecione. Jeśli zauważysz jednego w swoim domu, ważne jest, aby oprzeć się pokusie dotknięcia lub zmiażdżenia go, ponieważ spowoduje to uwolnienie jego cuchnącej wydzieliny gdy pogoda się ochładza, śmierdzące plusk wyszukają ciepła i schronienia. Zazwyczaj wchodząc do domu w późnym latem i jesienią. Jednak jest jeden bardzo sprawdzony sposób na uniknięcie tych robaków. Wystarczy użyć płyty CD. Weź płytę i przywiąż do niej sznurek. Wystarczy powiesić ją na oknie, a odbijające się od niej światło odstraszy owady. Innym bardzo przydatnym sposobem jest trzymanie płyty CD wewnątrz roślin. Wiele owadów znajduje schronienie pod liśćmi roślin. Taka płyta z łatwością je odstraszy te śmierdzące robaki, jak i inne robactwo. To tani, ale bardzo skuteczny trik. Ta cebula wystarczy do umycia okna. Zastąpi on idealnie każdy płyn do mycia szyb i nie pozostawia smug. Zabierz cebulę, przekrój ją na pół. Następnie zacznij nią przecierać szybę. Rób to dokładnie, nie pomijając żadnego miejsca. Sok z cebuli działa zdecydowanie lepiej niż niejeden drogi płyn do czyszczenia. Teraz już tylko weź ściereczkę z mikrofibry i wypoleruj nią całe szyby dokładnie. Po tym triku otrzymasz cudowny efekt czyste okna bez smug. I to dzięki zwykłej cebuli. Spryskaj tym okna, a mucha nie wleci. To najlepszy sposób na muchy. Mieszam dwa składniki z wodą i pryskam ramy okien i futryny drzwi. Ten naturalny odstraszacz powstrzyma muchy, które chcą wlecieć do Twojego domu. Dodatkowo działa również na komary i kleszcze. Do wykonania go potrzebujesz tylko trzech składników. Od teraz nie będziesz musiał wydawać pieniędzy na drogie środki. I choć są skuteczne, nie są zrobione z naturalnych składników. Zrobienie tego zajmuje dosłownie chwilę. Regularnie stosując ten roztwór, zapomnisz o insektach w domu. Składniki masz w szafkach. Uszykuj dzbanek i butelkę z dyfuzorem. Przelej 200 ml wody do dzbanka. Zaraz potem wlej do niego 200 ml octu. Może być też ocet jabłkowy. Dobrze to wymieszaj. Teraz zabierz do ręki olejek zapachowy. Wlej do dzbanka dobre 40 kropli. Najlepiej użyć olejek miętowy, lawendowy lub eukaliptusowy czy z drzewa herbacianego. One odstraszają muchy, komary i kleszcze. Znowu wymieszaj wszystko. Po połączeniu się składników przelej zawartość dzbanka do butelki z dyfuzorem. Spsikaj nim ramy okien w domu. Jeśli posiadasz drzwi balkonowe, również je spryskaj. Dla spotęgowania działania roztworu zalecam również spryskać firanki. Dzięki temu sprayowi tej wiosny i lata możesz zapomnieć o owadach latających nad uchem.